Więc proszę Państwa, tutaj jak Pan Profesor Trener wspomniał, w Polsce mamy w tej chwili problem z suszami. Te susze powtarzają się od 2006 roku, gdzie pierwsza taka wielka susza wystąpiła. Praktycznie corocznie w różnych miejscach kraju mamy różne problemy z tym związane. Tutaj Jung prowadzi ten monitoring suszy, mamy bardzo dobre dane na ten temat. Zobaczcie Państwo tutaj, co prawda już nie widzę, to był 2014 rok, zobaczcie Państwo, większość kraju jest w zasięgu suszy. Rolnicy mają okresy, gdzie w ogóle opadki występują od końca lipca do końca sierpnia, prawie w ogóle nie było opadu. Zobaczcie Państwo, jakie wysokie były temperatury, więc paradanie było bardzo intensywne, natomiast opadów nie było. Te rolnik gospodarował na glebach położonych na margu, więc błyskawicznie odciekali. Tutaj to bez nawodnienia to rolnik sobie w ogóle nie poradził. Jeżeli chodzi o perspektywę w przyszłości, te modele, to jest IPCC 2007, ale trochę się zmieniło w tym najnowszym raporcie. Natomiast zobaczcie Państwo, ten obszar Polski wychodzi o częstość występowania susz stuletnich, czyli to w poprzednim planie rozdarzało się raz na 100 lat, teraz ma zdarzać się częściej niż raz na 10. Także te susze będziemy mieli częściej. To się rzeczywiście obserwuje. Rolnicy w tej chwili, proszę Państwa, oni się zastanawiają, czy IPCC ma rację, czy Trump ma rację, czy ktokolwiek ma rację, widzą to na swoich polach. Ja rozmawiam, jestem doradcą nawodnieniowym, więc jeszcze dużo rozmawiam z rolnikami, też w szkole doradców rolniczych w tym zakresie i ten rolnik nigdy nie doświadczył braku wody. Na końcu doliny takiej wielkiej ma zbiornik retencyjny dla potrzeb nawodnienia budówki i już w 15 roku zaczęło się kończyć, woda w 16 miał wielki problem. To przesuszenie gleby powoduje również wielkie straty erozyjne. Erozji wiecznej bardzo nie widać, się zajmuje erozją też od strony naukowej. Nie widać spektakularnych efektów w przypadku erozji wodnej, gdzie po jednej ulewie może nastąpić wymycie całego profilu, natomiast wieczna działa powoli i systematycznie zmniejsza żyzność gleb. Rolnicy, którzy te właśnie sytuacje prowadzą do tego, że rolnicy coraz częściej nawadniają, czyli kupują systemy nawodnieniowe i nawet przechodząc, zmieniając profil produkcji ze zbóż na rośliny, które można nawadniać. Na przykład tak jest w powiecie kutnowskim, gdzie mamy czarne ziemie, dosyć żyzne, ale niestety niewłaściwie zmodelowane. Tam te gleby po przesuszeniu ulegają razie mineralizacji, czyli jest emisja dwutlenku węgla i metanu, a dwa, że nie udają się tam już w tej chwili uprawić. Mimo że jest bardzo żyzne, to po prostu brak wody powoduje tam taką presję, że rolnicy zaczynają się zastanawiać, czy nie przejść na nawodnienia, czyli na dożywa na przykład, gdzie są żyzne gleby, jest szansa na to, natomiast problem jest tylko z zasobami wodnymi, tu chciałbym porozmawiać właśnie z hydrogeologami na ten temat. Tutaj rolnicy, ludzie, którzy mają nawodnienia od kilkunastu, kilkudziesięciu nawet lat, znam takich rolników, w tej chwili, dopóki korzystają z tych zasobów sami, nie było problemu, natomiast tutaj sąsiad tego rolnika zaczyna wykorzystywać, dwóch sąsiadów zaczyna wykorzystywać ten sam zasób wody gruntowej. W tej chwili, zobaczcie Państwo, pod koniec na szczęście sezonu wegetacyjnego już zaczęło tej wody brakować, już zaczęło nawet z margla wychodzić osad. Także tutaj ten wydatek z pompy też był dużo niższy. Także tutaj są olbrzymie problemy, zaczynają się problemy z dostępnością wody do nawodnień. Jeżeli chodzi o wspomaganie nawodnień, najważniejsze, wydawało mi się, że rolnik nie potrzebuje wiele wiedzy. Potrzebuje wiedzieć tylko kiedy i ile ma nawodnień. Dwie rzeczy. Natomiast, jak Pan Profesor Ceder wspomniał, to są badania na temat modeli ewapotranspiracji, jak liczyć dzienne potrzeby nawodnieniowe, są tworzone od wielu dziesiątek lat. To są bardzo, bardzo zaawansowane prace. Mnóstwo pieniędzy na to poszło. W 2011 roku zaproszono Jung do takiego projektu Enorasis, sfinansowanego przez Siódmy Program Ramowy, gdzie byliśmy odpowiedzialni za część rolniczą stworzenia systemu wspomagania decyzji do nawodnień. Oparty na najnowsze technologie, sceny satelitarne, bezprzewodowe sieci czujników i tak dalej. Było mnóstwo informatyków, w tym konsorcjum żadnego rolnika, więc my byliśmy jedynym rolnikiem, który był odpowiedzialny za to, żeby ta cała technologia grała ze sobą i dawała to rolnikom, czego oni naprawdę potrzebują. I tutaj spośród tych metod dobrze znanych określenia potrzeb nawodnieniowych, czyli organoleptycznych, odrzucenia parowania upadów, myśmy zdecydowali się na bezpośredni pomiar wilgotności gleby przy pomocy elektrycznych czujników. Mieliśmy w konsorcjum partnera, który już miał doświadczenie, to była firma Technos z Turcji, oni pracowali z Amerykanami nad tym, także była to bardzo już rozwinięta technologia. Na szczęście dla nas patent na te czujniki pojemnościowe się skończył w 2013 roku chyba i można było to legalnie skopiować też, ale o tym powiem później. Te czujniki są różnych konstrukcji, one są dostępne w tej chwili na rynku, mogą mierzyć również, jeżeli są trzy takie
trzy takie no, wystające części, to może mierzy również temperaturę. Wkłada się je do gleby w sposób pionowy w 2/3 masy korzeni. Wtedy wiadomo, że to jest reprezentatywna głębokość tam, gdzie występuje 2/3 masy korzeniowej. I tutaj te czujniki są włączone w taką bezprzewodową sieć. Do każdego takiego czytnika powiązane są dwa czujniki, one rozmawiają ze sobą bezpośrednio, automatycznie, nie musi mechanizm integrować, to jest automat, mesh tak zwany. I komunikują się z jedną taką centralką, która jest jedna na całym gospodarstwie. Tych stref nawodnieniowych to może być, w przypadku tej tureckiej, mogą być ich 40. W przypadku tego systemu, który myśmy zbudowali później, może ich być 12. I on się komunikuje przez GPRS i przez sieć GSM bezpośrednio z serwerem tutaj tego Enerasis. To było mnóstwo technologii najnowszej włączone, bardzo zaawansowanej. I później z tej platformy, takiej w chmurze, informacje szły bezpośrednio do rolnika. Rolnik otrzymywał były takie dwie podstawowe interfejsy użytkownika. Jeden to był webowy, tutaj mamy dla Turcji dawkę nawodnieniową zalecaną, prognozę pogody, która była dostosowana 2 km, 2 km w specjalnych modelach. Mamy przebieg wielkości. Tutaj model był tak zbudowany, że zawsze rolnik dostawał informacje o tym, ile trzeba nawadniać, bo rolnictwo jest bardzo ryzykownym biznesem tak naprawdę. Rolnik bardzo zależy od środowiska, od klimatu, więc tutaj nie możemy rolnika narażać na jakiekolwiek straty i też wątpliwości z punktu widzenia marketingowego też są bardzo wskazane. Więc tutaj w Turcji, to było na uniwersytecie, jeden ze studentów odciął po prostu czujniki. System działał wtedy na parowaniu potencjalnym, liczył i tak te dawki dzienne i to trwało tam 2 dni. I później wrócił do właściwego tego pomiaru. To jest interfejs na telefon Android. Widzicie Państwo, cała informacja o strefach nawodnieniowych, o działaniu zaworów, wszystkie alarmy, to wszystko było tutaj. Mógł sobie rolnik podejrzeć łącznie z mapą własnych pól, które sam sobie podzieli na strefy nawodnieniowe. I my tutaj w Jungu ten system był testowany na 5 pilotażowych wdrożeniach przez całą 2 minuty. Przez całą Europę. Tutaj w Jungu testowaliśmy na ziemniaku i na kukurydzy. Zawory były sterowane automatycznie przez internet, także ja na przykład operowałem nawodnieniami w Turcji na bawełnie, siedząc sobie w Polsce w biurze. Albo zupełnie włączaliśmy automat, także system działa automatycznie na podstawie aktualnej wilgotności. Tutaj dla ziemniaka widać wyraźnie, że był nawadniany na maksymalną wilgotność i nawadniany na zadaną wilgotność gleby. Optymalną dla danej rośliny i dla danej gleby, to jest bardzo ważne. Tu procent porażenia chorobami w przypadku tego optymalizowanego systemu był najmniejszy, bo myślę, że największy komfort wzrostu i budowania. Jeżeli chodzi o zużycie wody, to było ponad 2-krotnie niższe niż w przypadku tego konkurencyjnego, powiedzmy, systemu, który badaliśmy, rozpatrywaliśmy. Tutaj rolnicy bardzo byli zainteresowani tym, ale niestety cena ich odstraszała, 5000 dolarów, euro kosztował system na dzień dobry, więc i Grecy, koordynator wycofali się z wdrażania tego systemu. Mimo że zobowiązali byliśmy to zrobić w projekcie, ale projekt był zdany i po prostu poszedł w niebo, jak wiele projektów. Więc zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą automatyczną, zrobiliśmy własny system na podstawie własnych czujników i w tej chwili on jest na rynku sprzedawany, jest uproszczony, nie ma żadnych serwerów, jest dużo tańszy w eksploatacji, kosztuje powiedzmy około 3,5 tysiąca złotych, więc stać przeciętnego rolnika na jego kupno i w tej chwili ten system jest właśnie wdrożony na wórce amerykańskim, malinie, porzeczce, w sadzie też i nawet kolega. Ja mam też w swoim gospodarstwie 2, kolega ma na różach u siebie w domu. Testujemy to na bieżąco, żeby wychwycić wszystkie błędy i rolnicy póki co są bardzo zadowoleni z tego. Dziękuję.